Jako Gdynia zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak wdrożyć usługę carsharingu, jak doprowadzić wdrożenie usługi carsharingu. Zaprosiliśmy 6 innych miast, Łódź, Gdańsk, Sopot, Rumię, Radewo i Herowo do współpracy. Zadeklarowaliśmy, że jako lider chcemy wypracować rozwiązanie, które byłoby najbardziej przyjazne dla wszystkich. To się stało, dlatego 28 sierpnia został podpisany list intencyjny. Wynikało z niego, że do końca roku usługa carsharingu powinna zadebiutować w naszej aglomeracji i dzisiaj to się dzieje. Dzisiaj jesteśmy świadkiem wdrożenia. Już od dzisiejszego dnia każdy mieszkaniec tego miasta może samochód pobrać, wziąć go na minutę i skorzystać z tej usługi, która jest usługą nowoczesną, innowacyjną i cieszymy się, że dziś debiutuje w Gdyni. Przede wszystkim to jest usługa dla mieszkańców. To jest podwyższenie jakości życia. Nie trzeba posiadać samochodu, aby z niego korzystać. To są samochody nowe, nowoczesne, spełniające normę Euro 6, szeroko dostępne. Zatem jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić samochód, by korzystać z niego raz na jakiś czas, w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Może skorzystać z nowego samochodu, dobrze wyposażonego samochodu z nawigacją, które po naszej aglomeracji będą się poruszać. W tej chwili dostępnych jest ponad 100 samochodów. W ciągu najbliższych dni samochody będą zjeżdżać. Docelowo mamy mieć w ciągu, myślę, tygodnia, dwóch, 200 samochodów, które pojawią się na ulicach. System działa na zasadzie dowolnego parkowania, także samochody pobieramy tam, gdzie one stoją. Możemy je zidentyfikować poprzez aplikację mobilną, na której klienci widzą wszystkie dostępne samochody, rezerwujemy je, następnie pobieramy z tego miejsca najbliższego nam, a potem możemy zostawić również tam, gdzie się udamy, w tym konkretnym miejscu, gdzie chcemy dokonać naszej podróży. Jest to tak zwana formuła free-floatingowa, czyli dowolnego parkowania, która najlepiej przyjęła się w Europie Zachodniej. Tutaj nie trzeba płacić dodatkowo za parking, to wszystko jest naliczane automatycznie, także klient tylko korzysta z samochodu i o żadne kwestie serwisowe, techniczne nie musi się martwić.